Dzień dobry, nazywam się Patrycja Stec i mam tą przyjemność pracy w dziale zbiórek publicznych i akcji pomocowych. Dzisiaj chciałam Państwu opowiedzieć w paru słowach o zbiórkach publicznych i naszym wsparciu w tym zakresie. Zbiórki publiczne to tak naprawdę zbieranie środków pieniężnych do puszek w miejscach publicznych. Najważniejsze to zgłoszenie ich do ministerstwa, a następnie ich rozliczenie. My jako fundacja w tym pomagamy. Skoro oglądają Państwo ten filmik, to pewnie zastanawiają się, jak mogę zorganizować zbiórkę. Tak naprawdę najważniejszy jest pomysł. Państwa zaangażowanie i Państwa zasoby, Państwa środowisko. Ja może na wstępie przytoczę pewną anegdotę, którą często opowiadam osobom, które chcą zorganizować zbiórkę. Kiedyś do biura zadzwonił pan, który chciał zorganizować zbiórkę na naszego podopiecznego. Jego pomysłem był bieg. Zaczęłam go w trakcie tej rozmowy dopytywać o to, czy sam biega, czy jest w środowisku biegaczy. On odpowiedział mi, że nie. Ale w tej chwili tyle jest biegów, że pewnie to się sprawdzi. W moim poczuciu niekoniecznie, ponieważ najłatwiej jest wtedy, kiedy korzysta się właśnie z własnych zasobów. Państwo najlepiej znają to środowisko, w którym żyją na co dzień i też najłatwiej będzie do niego dotrzeć. Jeśli chodzi o pomysł, to możliwość działania jest bardzo szeroka. Mamy przykłady, kiedy ludzie organizowali na przykład pikniki. Na przykład jedno z osiedli zorganizowało ogromne wydarzenie na rzecz naszej podopiecznej. Czy też pracownicy jednej z firm wraz z kierownictwem zorganizowali duży piknik wokół swojej firmy. Udało mi się też pozyskać atrakcje w swoim własnym zakresie, więc skorzystali z swoich własnych zasobów, a wszystkie zebrane środki zostały przekazane na podopiecznych. Mamy też przykłady organizacji różnego rodzaju maratonów, turniejów sportowych czy koncertów. Tak naprawdę zbiórkę można zorganizować wszędzie. Może to być MDK, szkoła, przestrzeń publiczna. Ważne jest, aby uzyskać zgodę i mieć pomysł na to, co ma się tam wydarzyć. Jakie atrakcje przyciągną ludzi i pozwolą zebrać jak największą kwotę. Kiedy będą już mieli Państwo pomysł, wtedy najlepiej zadzwonić do nas. Nie później jednak niż na 2 tygodnie przed planowaną akcją. Pozwoli nam to przygotować i zabezpieczyć wszystkie formalności. A co musimy zrobić? Musimy uzyskać zgodę od organizatorów wydarzenia lub zarządcy terenu, że zbiórka może się tam odbyć, a także przygotować porozumienia wolontariackie i identyfikatory dla wolontariuszy. Jako fundacja nie mamy niestety bazy wolontariuszy, więc w tym aspekcie nie jesteśmy Państwa w stanie wesprzeć. Jednak z mojego wieloletniego doświadczenia wiem, że zawsze znajdzie się ktoś obok, kto będzie chciał w ten sposób Państwa wesprzeć i Państwa działania. Mamy więc identyfikatory, porozumienia i zgody. I kiedy to wszystko przygotujemy, wysyłamy do Państwa paczkę lub odbieracie ją u nas w biurze bezpośrednio. Istotną kwestią w naszej współpracy są również środki finansowe, ponieważ zebranych pieniędzy nie można pokryć kosztów związanych z organizacją wydarzenia. Więc na przykład, jeśli planują Państwo organizację maratonu Zumby i właściciel sali nie jest w stanie jej udostępnić za darmo, wtedy najlepiej poszukać sponsorów, którzy będą chcieli za nią zapłacić. Można też im zaoferować, że ich logo znajdzie się na plakacie wydarzenia. Tak naprawdę nie musicie Państwo też organizować wszystkich
wydarzeń, ponieważ w naszym pięknym kraju dzieje się wiele cudownych imprez, koncertów, festynów czy dożynek. Warto wtedy zapytać organizatorów, czy w trakcie takiego wydarzenia mogą pojawić się wolontariusze z puszkami. Ważne jest, aby zapytać i sprawdzić, czy organizator taką zgodę udzieli. Drugim rodzajem zbiórki publicznej jest zbiórka do skarbu, czyli puszek, które stoją w różnych miejscach. Mogą to być różnego rodzaju punkty usługowe, jak na przykład fryzjer, restauracja, kosmetyczka czy siłownia, a także sklepa. Ważne jest, aby była tam osoba, która zaangażuje się w ten cały proces, czyli będzie mówić o tym, że ta puszka tam stoi, że ta zbiórka się tam odbywa, ponieważ samo postawienie puszki w tym miejscu jej nie napełni. Jeśli mają Państwo jakieś pytania, to jesteśmy. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania, doradzimy i podpowiemy, co jeszcze można zrobić. Ja osobiście trzymam mocno kciuki za wszystkie zbiórki i żeby puszki wypełniały się po same brzegi. Dziękuję.